Witam wszystkich bardzo serdecznie. Odcinek. Nie pamiętam. 16? Coś koło tego. Bardzo dużo się zajmowałem pszczołami. Jak widzicie, mam już wszystkie dostępne maszyny. Oprócz tych na tych pierwszego poziomu. Nie robiłem ich, bo myślę, że nie ma sensu. Chociaż może. Nie wiem. Mam już nawet te super zaawansowane, nawet widzicie, bawię się już genami. Także mam już Noble, a nawet Imperial. Także naprawdę mi nieźle idzie, jeżeli chodzi o pszczoły. Ale ten odcinek na pewno nie jest o pszczołach. Chciałbym wam powiedzieć, czy spytać się, czy byście chcieli. W ogóle mamy nowego typa, Gargamels. On ma, gdzieś tam channel, nie wiem, czy będzie mi się chciało to zrobić w opisie, ale fajne rzeczy robi, generalnie. Powiedzcie mi, czy chcecie, żebym wam pokazywał, czy te wszystkie pszczoły, czy jak to działa, będę się starał wam wytłumaczyć i tak dalej, jakbyście chcieli. Jak nie, to bo to nie jest nic ciekawego. Tak się akurat składa, że mam oprócz tego staka, oprócz tego jednego, mam 7 Yu Mater. Nie będę robił ze wszystkiego Iridium. Zostawię sobie na razie 2. Bo mi się. Dobra, 3 zostawimy. Bo mi się wydaje, że chyba dam radę zrobić Gravity Chestplate. I wszyscy mówicie sobie: jej, super, Gravity Chestplate. Ale ja nie będę tego robił tak, jak wy myślicie. Ja wam pokażę cały proces. Calutki proces Gravity Chestplate. Pierwsze co, na pewno będziemy potrzebowali tego. Tutaj nic nie mam. Trzeba. Nie wiem, czy Advanced Alloy będę miał wystarczająco. No nic. Okaże się. Mam nadzieję, że wam pokażę cały proces. Jeżeli nie, szkoda, okłamałem was. Tak generalnie ja to wszystko robię. Tak to mniej więcej wygląda. Trochę się pozmieniało. Jak widzicie, te. Już Ridge Slagów się nie da zrobić. Iridium. Na pewno jestem pewien, że będziemy potrzebowali troszeczkę tych, także dlatego je robię. Industrial TNT. Się skończyło. No nic, mam nadzieję, że wystarczy. Tak więc, zobaczymy, czy to jest bardzo trudne do zrobienia, czy to jest średnio trudne do zrobienia. Tak więc, wiem, że dużo superkonduktorów, to się zaraz zrobi. Słyszałem, że te się najtrudniej robi. Tesla Coil. Więcej tych, czyli będziemy potrzebowali 4, bo potrzeba 2 silniki, co nie? Także 4, jednak dużo tego. Ale nie ma problemu. Tak więc, zacznijmy od Cooling Core. Duże rzeczy. Czyli generalnie potrzebujemy 4 Cooling Core, co nie? Pewnie tak. Zaraz. 4 te, 8 tych. 8 tych. I zaraz. Uwaga, myślę. Tak, wiecie co? Wezmę sobie cały stack. Ups. To miałem gdzieś tu. Copper bloków. A zaraz, jak się je robiło, tak? Zaraz copper bloki chyba trzeba używać w tym. Ale się nie mylę. O tak. Zaraz jeszcze zobaczę, czy dobrze myślę, czy ten dense copper plate się robi tak. Aha. I reaktor plating, który będziemy mieli za mało advanced alloy. Jej! Lubiłem się mylić. Raczej to będzie długi odcinek. Tak więc jeżeli. Oj, wpadł. No to nice. Ja ci nic nie zrobię, nagrywam.
mówiłem mu, że nagrywam. Niech mi teraz scen nie robi. Nie, no dobra, nie będziemy tacy chamscy. Nie wiem, który to portal. Nieważne. Jak się pojawi tu, to dobrze. Jak się pojawi gdzieś tam, to trudno. LOL, rage quit. Okej, okay, na czym stanęliśmy? Nie, nie, rage quit. Zrobimy dużo tych plate'ów. Powiem, że dużo będzie ich potrzebne. Lubię mieć nierówno. Tak więc generalnie Gravity Chestplate raczej to będzie długi proces, ale damy radę. Mam nadzieję. Zostało nam trochę tych. Wiecie co? Może mi się uda zrobić to z tungsten. Mam generalnie fabrykę tungsten, dlatego jakoś mnie za bardzo... użyjmy sobie tego, dlaczego nie? Trochę brązu, brasu i tego tinu całego. Uwielbiam robić wszystko stakami, ale jakoś za bardzo... czemu nie? Za bardzo surowców teraz nie mam. Jej. O, jeden bras. Nic zostanie. On będzie nam towarzyszył teraz. Dobra, może Gravity Engine. Jak to się robiło? Pyk, pyk, pyk. Czyli potrzebuje ile takich? Czy ktoś już wie? 8. A mamy 8. Czyżby wystarczająca ilość? Bardzo możliwe. Okej, okay, zacząłem od tych. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Potrzebujemy jeszcze więcej shitu. I jeszcze więcej shitu. O Boże. Na szczęście mam bardzo dużo tych kabli. I ja nie włożyłem chyba tego. Amolinium. Żeby się robiło, nie? Ale za to dostajemy 6. Jak dla mnie, very nice. Very nice indeed. Dobrze, że ja mam szybkie maszyny. Wyobraźcie sobie, a teraz robimy plejty. I czekam przez 5 minut na plejty. To się nie update'nęło. A nie, tylko 6, ok. Dobra, jak się to robiło? Przed chwilą powiedziałem, że jakbym, nie wiem, jakiś typek nie ogarniał. A ja teraz siedzę... jak się to robiło? Ale już ja mam pomysł. To będzie mniej więcej taki tutorial... prawie żebym sobie w portal wpadł. Nie wiem, 3. Because fuck you, that's why. 3 sobie wziąłem. I o ile się nie mylę, ja się robi tak. I potrzebujemy ich w... one się nie stakują. Lipa. Ile my ich potrzebujemy? Może jakieś... jakaś pomoc? Wow. A ile tych potrzeba? Trzeba 4 te reaktory, czyli tych potrzeba... tych samych, tych Advanced Heating Exchanger potrzeba 8. Czyli tych potrzeba 16. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Chyba wystarczy, mam nadzieję. Tych wszystkich surowców. O god. Ile było? 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A ile wszystko dobrze wyliczyłem? Powinno być dobrze. Dobra, wiem, że ja patrzę wszystko 5 razy pod rząd, ale no słuchajcie, to nie jest aż takie proste, jakby się wydawało. No i potrzebuję więcej, co nie? Tak. Fajne opóźnienie.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o koper. Znaczy, oczywiście miałem tam więcej, nie wiem, czy wy zauważyliście. Nie no, jak nie wystarczy, to będziemy niezadowoleni. Wiem, że patrzę 5 razy pod rząd, ale jak widzicie, już się pomyliłem, dlatego trzeba patrzeć. Tego i tego raczej za bardzo. Nie, co ja robię? Mam nadzieję, że to wystarczy. Ale wyobraźcie sobie, że jesteśmy prawie w połowie drogi. Czy plejty mi się zrobiły? O, mamy plejty. Nice. Pozbędziemy się tego. Wiecie co? Będziemy potrzebowali skrzynkę. Będziemy potrzebowali skrzynkę Indeed. Się ten glowstone bothering me. Narobiłem sobie sejfów, wiedziałem, że mi się przydają. Nie pójdziemy spać, bo ponieważ gdyż. Jak to kiedyś ktoś powiedział. Because fuck you, that's why. Wszystko to, co potrzebne. Okej, okay, może się zacznijmy robić te. Te się robi tak. O, ja nie mogę jeszcze więcej tamtych. I tak. I będziemy zgadnić, z czego je robić. Z bucketów. Nie, żartuję. Wiesz co, wziąłbym teraz mój piękny kalkulatorek. Wziąłbym sobie wszystko wyliczył. Ale wiecie co? Ale nie. Narobimy dużo tego. Tu będzie dużo wody. Za chwilę będzie się wysypać. Wysypywać. O, teraz brakuje aby creepera, żeby te wszystkie entities. Tak. Gul, gul, gul. Nie wiem, jaki to ma sens w ogóle picie wody. Brzmiało to, jakbym w życiu wody nie pił. Buteleczka i tin. Wziąłem tak, żeby zaoszczędzić jak najwięcej miejsca. Huhu. What? No. Wiecie co? To nie był za dobry pomysł. Może jednak zróbmy to tak, jak powinienem to zrobić. Okej. Okay. Teraz tych się troszeczkę pozbędziemy. I możemy sobie kliknąć U. To jest szybszy sposób. W ogóle mogę sobie później overclockery z tego zrobić. Jeżeli... Z tego co widziałem, dużo tinu potrzeba było. Się to robiło w ten sposób. Bloom. O, super. W ogóle jeden glass out of my face. Tin to mu jednak musi zostać. Nie wiem, ile ja tych robię. Uuu, tin. Dobrze. Że mam dużo lawy. Znowu bym w to wpadł. Powiedzmy, że 3. Wcześniej też wziąłem 3. Jakoś to nie wystarczyło. Miejmy nadzieję, że tym razem to wystarczy. Czy pada deszcz, czy mi się wydaje? Pada deszcz. Dzisiaj wszystko jest przeciwko nam. Ale my damy radę. Dobra. Czyli my mamy... Chyba wystarczy. Albo dwa razy tyle musimy zrobić. Aha, dwa razy tyle. Raz, dwa... Zaraz? Tak, dwa razy tyle. Ale zróbmy już to, co mamy zrobić, te 60-tki. Czyli koper.
the fuck? To było tak chyba, co nie? Ja nie mogę. Ten Gravity Chess Plate. Nie wiem, komu się to będzie chciało oglądać. Nieważne, czy to będzie w dwóch czy pięciu partach. A chcę to zrobić na kamerze. O ile można tak powiedzieć. Dobra, mam 60. Nie ten chest. Lup. Okej. Na razie ty nic niepotrzebny. Because fuck you, that's why. A, brass się może przydać. Tu na razie wsadzimy. Okej. Buteleczki, bo się zdespawnują. To będzie dobry pomysł. Albo może w ten sposób. Okej. Odświeżyliśmy je, po to to zrobiłem. Żeby się na pewno nie zdespawnowały. Despawnowały to nie jest... Nie tak się mówi, ale... Co? Nie mogę? Ooooooo! Nie włożyłem tych. Herbderb. Brawo! Staram się robić to wszystko szybko, żeby to... miało jakiś sens. Chociaż jak widzicie, szybko nie zawsze oznacza dokładnie. Serio? Już nie mam tych? Dobra, dwie buteleczki zostaną, trudno. W ogóle mogę je wyrzucić na chwilę. Jak się robiło te? Tak, w ten sposób. Nie wierzę, więcej kopru? Tinu? Słyszałem, że potrzeba dużo tinu, ale... Hej, bez przesady. Dużo mi się lawy już zrobiło. Chociaż tylko dwa silniki są włączone. Tym razem weźmiemy 4. Wcześniej wzięliśmy 3 i znowu nie wystarczyło. O Boże. Dlatego robimy Gravity Chest Plate, żeby to kolejnym razem było szybsze. Get the fuck out. Okej. Czyli mamy wystarczającą ilość. Czyli zostaje nam 2. Czyli jest git. Chyba mamy wystarczającą ilość, tak? Zrobi nam się 4. I tu mamy... Tak, 4. Czyli będzie wystarczająca ilość chyba. Albo będzie wystarczająca ilość, albo wyjdę na idiotę i nie umiem liczyć. Okej. Dobra, ten chest będzie taki rzeczy, które potrzebujemy, a ten będzie rzeczy, których nie potrzebujemy. Okej, co się z tego robiło? Cooling core 4. Zaraz, 4 na 1. Aha, 4 na 1 core. Generalnie powiedziałem aha, po to, żeby na idiotę nie wyjść. Ale zrobimy już sobie jedno. Dwa raczej. I iridium i jeszcze te. Okej. Dobra, weźmiemy te butelki, jednak będzie ci potrzebne. Nie wiem, po co to zrobiłem, ale dlaczego nie? Jest, już prawie. O, nie shift kliknąłem tych. Czyli mamy już 2. Widzicie? Tak trudno jest zrobić Gravity Chestplate. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego w domu. Czyli potrzebujemy... Może jednak to szkło się przyda. Wcześniej zużyliśmy mniej niż stack, także teraz więcej niż stack nie powinno być problemem, że tak powiem. To jest dosyć nudny proces, wiem, ale wytrzymacie jakoś. I to na razie wystarczy. I oczywiście zawsze ta jedna musi zostać.
Dobra, zrobimy teraz z tego jak najwięcej. W ogóle zrobiłem tutaj bota. O! Mówiłem, że wystarczy. O, już myślałem, że centralnie pełne oku. Niemożliwe, że zabraknie nam tinu. Brawo! A dlaczego nam zabraknie tinu? Bo robię głupie rzeczy jeszcze co chwilę. Nie mówię, że te empty cele się nie przydadzą. Bardzo przydatne. Bardzo przydatne. Wy się jeszcze przydacie. Okej, to w sumie jest na razie tu nieprzydatne. Jeżeli jeszcze raz zrobię te całe cele z tego wszystkiego, to mnie w następnym odcinku możecie się spodziewać, że mnie nie będzie. I brakuje mi jednego. Zaraz. Dwa razy tyle musimy zrobić, tak? Może jakaś odpowiedź od was? Hello? Powiedzcie coś. Czemu tak nic nie mówicie? Cały odcinek siedzicie i się patrzycie w ten ekran. Może byście tak pomogli? Ja bym zaczął połowę robić, wy byście zaczęli połowę robić. Do czego byśmy doszli, a nie? Oczywiście, zwykle wszystko sam. A później daj sobie polatam. Zawsze tak jest. Albo jetpack mi się skończył. Niestety, taki fit the beast. Jetpack ci się skończył? Masz tak dyrta. Powinienem zacząć tak robić. Jestem za dobry dla ludzi. Ach, nie popełnię teraz tym razem tego błędu. Spoko, nie ma problemu. Świetnie. A jeszcze shift click. Te wszystkie. Żebym sobie to obliczył. Potrzebuję. O ile się nie mylę, potrzebuję jeszcze 4. I nie będę nawet liczył, bo wiem, że potrzebuję 4. Czyli potrzebujemy jeszcze. Zaraz. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Czy to będzie 4? To będzie 4. Czyli 11 potrzebujemy. Nie chcę, żeby mnie tamte pomieszały. Wiecie, o co chodzi. Nie chcę nic marnować. Tylko wyłącznie dlatego. Też możemy wziąć. Ty na razie jesteś przestarzałą recepturą. Musimy cię update'nąć. Znowu bym to samo zrobił. Później się zdziwiło. Co jest źle? O! Nagle tinu zabrakło. Znowu. Nie wiem, po co to robię. Za chwilę znowu tu będę musiał to dać. Feed the beast. Jeszcze Greg tak na najtrudniejszym poziomie. Nie polecam. Myślałem, że to będzie śmieszne i tak dalej. No i oczywiście. Ile? No. Miałem zrobić 4. Nie? Zawsze ci zabraknie tego jednego. To mi się... Nie to, że je zużyję jakoś nieszczytne cele. Raczej potki z nich zrobię. Ale żeby mnie to nie denerwowało na razie. Boże, mi to tu. Ja to później posprzątam. Przydałby się w sumie drugi crafting bench, żebym na przykład
szybko zrobił ten, ale zabrałem jeden crafting bench do pszczół, bo mi tam był potrzebny. Dużo się zajmuje pszczół, tak w ogóle. Dużo się zajmuje pszczół. Nie wiem, jaki to miało sens w ogóle. Ale powiedzmy, że o to mi chodziło. Hej, zaraz. Czy ja robię 360? Czy ja przypadkiem nie potrzebuję... 360, boże. 30k. Jeżeli nie wiecie, co znaczy 30k... K w greckim języku, chyba, oznacza 1000. Dlatego wszyscy tam matematycy i naukowcy używają K jako 1000. I teraz już wiecie, dlaczego tak się tak mówi. Dobra, i tak będę musiał tak zrobić, dlatego... Czemu nie zrobić tego od razu? I wyobraźcie sobie, że jesteśmy już najbliżej. Zaraz, zaraz, zaraz. Na pewno jeszcze czegoś brakowało. Nie? Już tyle? Koniec? Okej. To coś mnie przekonało. I patrzcie, jak pięknie. Nagle jest ładna pogoda. A wiecie dlaczego? Bo jesteśmy już blisko. Okej. Mamy 4 cooling core. Aha, czyli już nie możemy, nie musimy tutaj patrzeć. HV. To będzie pain. Dwa konduktory. Na szczęście. Zaraz, zaraz, zaraz. Ile Tesla Coil? Tesla Coil to jest 1 MV. Czyli potrzebujemy 8 MV. A czy to high voltage nie potrzeba? Czyli potrzebujemy 10. Widzicie, jak ja szybki jestem z mapy? Wy się tam zastanawiacie. Ile? A ja już wiem. Dobra. Prawdopodobnie będzie potrzebny rubis. Ten electronic circuit. Zaraz, zaraz. Nie, tu był potrzebny rubis. Tu był potrzebny rubi, czyli będziemy potrzebować dwóch. Dokładnie dwóch. Like a boss? I tylko wyłącznie skóry. Dobra, najpierw zrobimy ten Tesla Coil. Bo ich potrzebuję. Osiem. Refined iron. Powinienem mieć tu. Dobra, czyli to tu, 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 wy już zapomnieliście, a ja pamiętam. Pierwszy raz to robię, nie wiem nawet do czego to służy. Nie wiem w ogóle o co w tym chodzi. A nie, najpierw teraz HV. Jak widzicie, HV potrzebne. HV się robiło, to się jak robiło, zaraz, zaraz, zaraz. Ja pamiętam, HV cable się robiło tak. Tylko i wyłącznie tyle. Więcej nie potrzebuję. I teraz rower 15 razy. Na szczęście mam rower, ale wy macie dzisiaj farta, wiecie? Czterokrotnie. A, i wszystko. Tak na to, na nic mi to niepotrzebne. Te kable są fajne. Ups. Jedynym minusem niestety w tych kablach jest to, że mogą cię zabić. Nie wiem, po co ja to robiłem. Ale dlaczego nie? I coś było jeszcze tutaj obok. Aha. 2 HV. Ups. Wiecie co? Najpierw zróbmy tych superkonduktorów. Superkonduktory już jak widzicie robiłem jeden, bo musiałem zrobić. I oczywiście dzień, znaczy noc.
Nawet Zotto to ma. Na pewno zresearchuję to. Zaraz, zgubiłem się troszeczkę. Poczekajcie na mnie. O, tu się zrobiło. 48. Hey, get out of my face. Na razie to zostawię. I przysięgam, ten kopar nie jest mój. Dobra, zobaczmy może jak się sobie robi superkonduktory. Jak widzicie. Wow. Nie starczy iridium. Ej, nie. Oh no, tak się robiło. Okej. My mistake. Już nawet nie wiem, co mówić, wiecie? To jest takie nudne. I złota potrzebuję, tak? Tak, dokładnie jedno złoto. Ale ja wiem, gdzie. Gdzie jest złoto? I przerwa, chwila od Gravity Chestplate. Nagle mamy piękne i nieskazitelnie czyste polany. Royal. I ich też możemy zresetować. Royal Jelly. Naprawdę, to są dobre rzeczy. 24. To jest takie EU Mater. Tylko, że w pszczołach. A propos EU Mater, już się zrobiło 5, a praktycznie cały czas jest noc. Pyk. I te covery. Zdobyliśmy 3. Będziemy na pewno potrzebowali więcej. Ale mamy tutaj jeszcze trochę i weźmiemy to ze sobą. Ale się shitu narobiło. Uhuhu. I coś było na środku, tak. Might as well. Co? A, nie wzięło. Dlaczego? Dwa Gravity Engine. Jej. Teraz jesteśmy tak blisko. Potrzebujemy tylko jedne superkonduktory. Superkonduktory potrzebujemy. My. A ja mam tylko jeden Iridium Plate. O, potrzebne są. Trzy. Ale wiecie co? Mam Iridium, żeby to zrobić. A nie mam TNT, żeby to zrobić. Tak więc będę musiał to wszystko porobić. Będę z zrobionym już tym wszystkim i jednak będzie cięcie w tym filmiku.